Teatr Dramatyczny imienia Jerzego Szaniawskiego zaprasza na Szaniawing, czyli czytanie tekstów swojego patrona. W najbliższy czwartek z opowiadaniami o profesorze Tutce zmierzą się przedstawiciele wałbrzyskiej polityki, biznesu i mediów. Od września trwa jubileuszowy 50. sezon artystyczny Teatru Dramatycznego. Z tej okazji teatr stara się przybliżyć wałbrzyszaną sylwetkę swojego patrona Jerzego Szaniawskiego, polskiego dramaturga, felietonisty i pisarza, znanego głównie z serii opowiadań o profesorze Tutce. Właśnie tym opowiadaniom poświęcone będzie czwartkowe czytanie na dużej scenie teatru. We wrześniu pracownicy teatru przeczytali jeden z dramatów Szaniawskiego, a drugi Szaniawing w październiku powierzyliśmy, i taką mamy ideę, wałbrzyskiej władzy mediom biznesowi. Nasza idea polega na tym, żeby raz w miesiącu, w ostatni czwartek miesiąca, czytać dzieła Szaniawskiego. Oczywiście będziemy przy okazji bić rozmaite rekordy, pewnie będziemy jedynym miastem w Polsce, którego mieszkańcy znają dzieła Szaniawskiego. Kolejne spotkania mają być poświęcone innym dziełom Szaniawskiego i do czytania każdego z nich zapraszani będą przedstawiciele różnych środowisk w Wałbrzychu. Przyjdzie taki moment, że wałbrzyskie Ewy zaprosimy do przeczytania dramatu pod tytułem Ewa. Być może wałbrzyskich żeglarzy albo ludzi zajętych, zainteresowanych żeglarstwem zaprosimy do przeczytania żeglarza, a być może wałbrzyską palestrę i bukieciarki zaprosimy do przeczytania adwokata i róży i tak dalej, i tak dalej. W najbliższy czwartek na scenie według zapowiedzi zobaczymy m.in. prezydenta Wałbrzycha Romana Szałemeja, wiceprezydenta Zygmunta Nowaczyka, starostę powiatu wałbrzyskiego Józefa Piksa, przewodniczących rad miasta i powiatu Marię Romańską i Jerzego Detynę, posłankę Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską, przedstawicieli biznesu w osobach prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park Barbary Kaśnikowskiej czy Karla Klema, dyrektora Wałbrzyskiej Fabryki Toyoty. Będą także przedstawiciele mediów, łącznie 25 osób. Szaniawing rozpocznie się w czwartek o godzinie 18 na dużej scenie teatru. Wstęp wolny, choć ze względu na ograniczoną liczbę miejsc należy je wcześniej zarezerwować poprzez Biuro Kontaktu z Publicznością.